Jaś i Małgosia to z pewnością jedna z najbardziej znanych, ale jednocześnie też niezwykle przerażających baśni. Mamy tu historię pewnej rodziny, ojca z dwójką dzieci. Ojciec żeni się ponownie. Niestety w domu naprawdę brakuje jedzenia i wszyscy otrzymują głodowe porcje. Jest możliwość, że niedługo umrą z głodu. Macocha wymyśla więc pewien plan. Chce wyprowadzić dzieci do lasu i tam je porzucić. I w ten sposób sprawić, że ona i mąż będą mieli więcej jedzenia i nie umrą z głodu. Ojciec dzieci początkowo nie chce się na to wszystko zgodzić, ale z czasem ulega swojej żonie. Na szczęście dzieci podsłuchują całą rozmowę i dzięki temu wymyślają pewien plan. Jaś nazbierał kamyków i kiedy na drugi dzień ojciec i macocha prowadzili jego i Małgosię do lasu, on rzucał te kamyki na ziemię, by znali potem powrotną drogę. Właśnie dzięki temu wracają do domu. Jednak macocha znowu próbuje zrealizować swój plan. Tym razem jednak jest mądrzejsza i na dzień przed wyprowadzeniem dzieci zamyka drzwi, tak by Jaś nie mógł nazbierać kamyków. Jednak dzieci wymyślają inny pomysł. Tym razem na drugi dzień, kiedy macocha i ojciec prowadzą ich w głąb lasu, Jaś rzuca za sobą okruszki chleba, by potem znowu wrócić do domu. Niestety, okruszki te zostają zjedzone przez ptaki i dzieci nie mogą już wrócić. Jaś i Małgosia błąkają się po lesie przez 3 dni, próbując znaleźć drogę do domu, ale bez okruszków czy kamyczków nie jest to już możliwe. W końcu trafiają na pewien dziwny domek stworzony z łakoci. Szybko zaczynają go jeść. Po chwili dzieci spotykają pewną bardzo miłą staruszkę, która okazuje się być właścicielką całego domu. Kobieta zaprasza dzieci do siebie i kiedy tylko przechodzą one próg domu, wszystko się zmienia, a staruszka okazuje się być potworną czarownicą i pragnie zjeść dzieci. Czarownica zamyka Jasia w komórce i tam chce go utłuczyć, by był tłuściejszy i wtedy lepszy do zjedzenia. Małgosia natomiast ma być niewolnicą wiedźmy. Chłopak dostaje mnóstwo jedzenia, przez to już po niedługim czasie jest niezwykle otyły i jest idealnym kąskiem dla wiedźmy. Na szczęście dzieci wpadają na jeszcze jeden świetny pomysł. Kiedy wiedźma chce sprawdzić, czy palec Jasia już jest odpowiednio gruby, on pokazuje jej znalezioną kostkę, przez to ona myśli, że chłopak jeszcze nie nadaje się do zjedzenia. Pewnego razu jednak wiedźma odkrywa całą intrygę i chce jak najszybciej zjeść Jasia. W tym celu kobieta każe Małgosi, by rozpaliła w piecu, a potem weszła tam, by sprawdzić, czy temperatura jest już odpowiednia. Małgosia jednak wie już wszystko. Wiedźma chce zjeść także ją. Małgosia jednak jest dużo sprytniejsza i mówi wiedźmie, że ona nie wie jak sprawdzić temperaturę, bo nigdy tego nie robiła. Poirytowana czarownica sama wchodzi do pieca, a wtedy Małgosia zamyka jego drzwiczki. Wiedźma płonie. Okazuje się, że wiedźma była niezwykle bogata i miała mnóstwo kosztowności. Dzieci zabierają to wszystko i uciekają z chatki. Szybko znajdują drogę do domu, a tam czeka na nich stęskniony ojciec. Okazuje się, że ich macocha już nie żyje, a ojciec bardzo za nimi tęsknił. Oczywiście może się wydawać, że Jaś i Małgosia to po prostu zwykła fikcja i nie ma w niej nic prawdy. Jednak nie jest tak do końca. Najprawdopodobniej baśń o Jasiu i Małgosi powstała w okresie Wielkiego Głodu lub też przynajmniej nawiązuje do niego. Był to okres w XIV wieku, kiedy uprawy były bardzo słabe i ludziom brakowało jedzenia. Okres ten charakteryzował się ekstremalnym poziomem przestępczości, ogromem chorób, masowych śmierci, a nawet kanibalizmem i dzieciobójstwem. Ludzie robili okropne rzeczy, żeby zdobyć jedzenie. Potrafili nawet wykopać zwłoki, żeby pożywić się mięsem. Posuwali się do zjadania własnych dzieci. I już wiadomo, skąd w baśni Jasiu i Małgosi czarownica zjadająca ludzi. Jest to po prostu symbol bardzo głodnej osoby, która z głodu jest w stanie posunąć się nawet do kanibalizmu.
W okresie Wielkiego Głodu było mnóstwo dzieci, takich jak Jaś i Małgosia. Dzieci, które były porzucane przez swoich rodziców w lesie. Rodzice ci, podobnie jak macocha, porzucali swoje pociechy z egoistycznych pobudek, by sami mieli co jeść. Być może zrzutami sumienia pomagały im walczyć myśli, że zawsze istnieje możliwość, że jakiś przechodzień znajdzie ich dziecko i dobrze się nim zajmie. Warto też wspomnieć, że na przestrzeni lat było mnóstwo historii, niezwykle podobnych do Jasia i Małgosi. W XVII wieku miała istnieć kobieta, Kateryna Schröderin, która była niezwykle dobrą piekarką i piekła naprawdę wspaniałe ciastka i ciasteczka, które były znane w całym regionie. Niestety pewien mężczyzna, który prowadzi własną piekarnię, zauważył, że jego sprzedaż jest coraz mniejsza, a kobieta ma coraz większe zyski. Mężczyzna postanowił uwieść kobietę, by w ten sposób zdobyć od niej wspaniałe przepisy. Niestety ona bardzo szybko zorientowała się, jakie są jego prawdziwe intencje i zakończyła romans. On jednak nie chciał odpuścić i oskarżył ją o czary. Oskarżył ją, że używała magii i eliksirów, by jej ciastka i ciasteczka były dobre. Ludzie z miasta okrzyknęli ją wiedźmą i bardzo mocno ją dręczyli, dlatego kobieta postanowiła uciec z miasta i przeniosła się do małego domku w lesie. Odbył się nawet proces, w czasie którego uznano, że Kateryna jest niewinna i nie para się magią. Mężczyzna był wściekły i posunął się do ostateczności. Wraz ze swoją siostrą włamał się do domu Kateryny i zamordował ją. Jej ciało razem z siostrą wypchnęli do piekarnika i spalili szczątki. Potem przeszukali cały dom Kateryny, chcąc znaleźć przepisy na ciastka, jednak nic nie znaleźli. Ostatecznie oboje trafili przed sąd, jednak zostali wypuszczeni, gdyż twierdzili, że Kateryna była wiedźmą, a oni tylko się bronili, gdyż chciała im zrobić krzywdę. Smutna prawda o serialu Miodowe Lata. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie. Film Małgosia i Jaś mi osobiście dość się podobał. Nie był może jakiś szczególnie świetny, ale całkiem dobrze się bawiłem. Mamy tutaj historię trochę inną od tej klasycznej baśni. Fabuła skupia się tutaj przede wszystkim na postaci Małgosi, co zostało różnie przyjęte, jest wiele negatywnych komentarzy o tym, ale ja się z tym nie do końca zgadzam, bo uważam, że już w klasycznej baśni to właśnie postać Małgosi była o wiele bardziej interesująca, dlatego że ona przychodzi jakąś większą przemianę. Jaś od początku jest osobą bardziej dojrzałą, która wymyśla różne plany, jest przewodnikiem, to on wymyśla plan z okruszkami, on wymyśla plan z kamieniami, a Małgosia jest raczej taka bezbronna. Natomiast zauważcie, że na koniec baśni to właśnie Małgosia zabija wiedźmę i to ona wymyśla intrygę, żeby zwabić czarownicę do ognia. Także fajnie, że w filmie poszli o krok dalej i jeszcze bardziej rozwinęli postać Małgosi. Co prawda trochę szkoda, bo oglądając zwiastun wydawało mi się, że to będzie jakiś bardzo straszny film, mroczny, mistyczny, tam było dużo ciekawych wątków. A niestety nie do końca zobaczyłem to w filmie, no ale jak wspominałem, bawiłem się dobrze, historia jest ciekawa, nie ma może krwi, flaków i tak dalej, ale bawiłem się dobrze i dlatego polecam ten film. Smutna prawda o serialu Miodowe Lata. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.